UFO. Niezidentyfikowany obiekt latający. Kręgi w zbożu. Niewyjaśnione zjawiska. Tajemnicze zginięcia. Czy to sprawka sąsiada Andrzeja? Zosi z warzywniaka? A może to wesoły Kostek? W dzisiejszym reportażu ja i moja ekipa przedstawimy Państwu prawdę i tylko prawdę. Temat naszego reportażu nie jest przypadkowy, gdyż zgłosiła się do nas osoba, która była świadkiem nalotu UFO. Oto pani Władysława Rolnik. Czy mogłaby pani opowiedzieć, co się stało? Już gadać mam, już? Tak, bardzo prosimy. A gdzie mam się patrzeć? Reportaż jest skierowany do naszych szanownych widzów, to też proszę spoglądać na kamerę. O tam, tak? Tak, bardzo proszę, właśnie w tamtą stronę. No dobra, to ja już gadam. To jakżem se wczoraj snopki kręciła, jakże mi wiatr po gębie dawał, aż mi się w moim sweterze zimno zrobiło. I takie dziurko mi się w tym sweterze zrobiło, aż nie mogłam. No i musiałam je zaszyć. A wie pani, sweter na 18 urodziny to taki jakiś sentyment się ma. A w tym sweterze, w komplecie ze sweterem, były jeszcze skarpetki. Tak, pani Władysławo, ale bardzo proszę, przejdźmy do sedna sprawy. No dobra, to ja gadam dalej. To jakżem se wczoraj te snopki kręciła, jakże mi ten wiatr po gębie dawał, to... Ojps, przepraszam. Nie, proszę bardzo się nie stresować. Proszę spokojnie, proszę kontynuować na spokojnie. Jesteśmy bardzo wyrozumiali. No dobra, bo wie pani, ja pierwszy raz przed kamerą i... Tak, to zrozumiałe, że stres się udziela. Prosimy kontynuować. No dobra, to jak te znopki kręciłam i ten wiatr mi już po gębie dawał, to aż mi coś w oczach pociemniało i nagle mnie coś oświetliło. Wielka światłość, coś takie wielkie, okrągłe coś, patrzę, leci. No i mi moją mućkę zabiera do nieba. No to ja tak patrzę, co mam robić. No i myślę, czy ją ciągnąć za kopyto? No i ciągnąć, no ale to i tak by nic nie dało. No co ja miałam zrobić, no? Została mi tylko biedna jedna świnia i co ja miałam zrobić? Ze świni mleka nie będzie. I proszę pani, wie pani, teraz jestem taka biedna, ja tu na farmie sama ze świnią zostałam i co ja mam zrobić? No, ale oni pewnie nie uwierzą i żeby oszukaństwa nie było, to ja mam film. Mój wnuczek Stachu nagrał. Ja pani go zaraz pokażę. Bardzo dziękujemy za udzielenie informacji i materiału, który za chwilkę państwu udostępnimy. Prosimy o opinię rzecznika do spraw obcych, panią Honoratę Spodek. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Proszę opowiedzieć nam o swojej pracy oraz o tym, czy ta historia jest w ogóle prawdopodobna. Zajmuję się badaniami, które dotyczą istot pozaziemskich. Kontaktuję się z nimi niemal codziennie. Sytuacja jest w 100% opanowana i wszystko pod całkowitą kontrolą. Dobrze, w takim razie proszę powiedzieć, co ze zwierzętami, które wciąż giną? Co z krową pani Władysławy Rolnik, która również zaginęła? Obcy z całą pewnością oddadzą krowę. Sytuacja jest w 100% opanowana. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Nie ma powodów do obaw absolutnie. Z pani wypowiedzi wynika, iż nie mamy czego się bać. Zasięgnijmy jednak jeszcze opinii naukowca, pani Marceliny Wszechwiedzącej. Witam. Witam. Chciałabym powiedzieć, że nie zgadzam się ze zdaniem mojej przedmówczyni. Mam nadzieję, że zdaje sobie pani sprawę z kłamstw, które pani rozpowszechnia naszemu naiwnemu społeczeństwu. Skandal! Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. To jest karygodne. To jest... Nie. Nie wyobrażam sobie tego. Proszę, spokój. Owszem, były przeprowadzane badania dotyczące życia istot pozaziemskich, ale one niczego nie dowodzą. Jak to niczego nie dowodzą? Nasze badania są ukrywane, a te, które puszczałem w telewizji, są wyśmiewane. To jest... Nie, nie, ja tu nie umiem z panią rozmawiać. Nie, nie, koniec.
Czy ma Pani coś jeszcze do dodania? Otóż, UFO jest wymyślone przez ludzi, jest wytworem ich wyobraźni, jest nagłośnione przez media, które ciągle dodają nowe wątki. Nie, skandal, skandal, wychodzę w to. Ja bardzo proszę o spokój. Dziękuję bardzo. Czy mają Pani jeszcze coś do dodania? Nie będę konwersować z tą osobą. Przykro mi, ja też nie mam nic do dodania. Bardzo dziękujemy Paniom za opinię. A teraz sprawdźmy, co na ten temat sądzą nasi ankietowani. Ja osobiście w UFO nie wierzę. Nigdy nie spotkałam się z takim zjawiskiem i nie wydaje mi się, żeby było możliwe, żeby w innym, nie, na innej planecie istniało życie. Jakoś naukowo jeszcze nie zostało nigdy potwierdzone, żeby coś takiego jak UFO istniało, także nie wierzę w UFO. Ja nie wierzę w UFO, nie widziałam, no znaczy słyszałam, że ktoś mówi, że tam widział UFO, ale ja nie widziałam nigdy. Czy UFO istnieje? No to z jednej strony tak, a drugiej nie, ponieważ nie jest potwierdzone, że jesteśmy sami, ale jest to jakaś nadzieja, że gdzieś we wszechświecie istnieje jakaś forma życia, o której my nie wiemy, a ona może się nami interesować. Może zostawiają oni nam jakieś znaki, których my nie widzimy albo po prostu nie chcemy ich dostrzec. Ja wierzę w UFO, ponieważ ostatnim wieczorem widziałam bardzo taki jakby spodek latający z różnymi światełkami, niebiesko-zielono-żółtymi. I naprawdę wierzę. No, pamiętam jak mi mówiłaś. No to strasznie, no. Trochę się przestraszyłam, ale wiecie, no nie, może mają pokojowe zamiary. Wiadomość z ostatniej chwili. Zgłosiła się do nas osoba, która na własnej skórze doświadczyła ataku UFO. Proszę nam powiedzieć, jak czuje się Pani po tym niemiłym incydencie? No wie Pani, nie wiem czy można nazwać to niemiłym incydentem. W gruncie rzeczy było to ciekawe doświadczenie obcowania z ludźmi z innej planety. Proszę opowiedzieć nam, co tam się działo? Czy przeprowadzano na Pani jakieś eksperymenty? Wypytywano o życie na Ziemi? Co tam się działo? Dali mi mleko prosto od krowy. Nie rozmawiałam z nimi, bo nie rozumiałam ich języka, ale nie zrobili mi krzywdy i byli przyjaźnie nastawieni. Przyznam, że na początku trochę się ich bałam, ale później już było okej. Bardzo cieszymy się, że nie stała się Pani żadna krzywda i dziękujemy za udzielenie wywiadu. Mamy nadzieję, że rozjaśniliśmy Państwu tę sprawę. Jednak sami musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy UFO istnieje? Dla Państwa reporterka Róża Goździk-Tulipan.